Kolejny odcinek Urokiego Dogiego Baby i witajcie w Spyro 2 Riptos Rage. Powoli już jesteśmy za połową drugiego świata w tej grze. Już obecnie zrobiliśmy aż tyle, 5 zwykłych poziomów, miejski szlak, czyli ten Speedway 1, a my teraz zrobimy sobie poziom Otchłań Lawy i tam jeszcze jest Shady Oasis, nie pamiętam jak to się nazywa po polsku. Na następny odcinek przygotuję drugi drugi szlak, czyli Speedway oraz spękane wzgórza, których całych niestety nie zrobimy, od razu to mówię, więc chodźmy do Otchłani Wulkanu, lawy. I powoli będzie to koniec drugiego świata. Ej, nawet nie wiedziałem, że tak szybko mi to minie. Fajnie wiedzieć. Dobrze, otchłań lawy, 3300 diamencików mamy. Całkiem sporo. Nieźle ten Spyro sobie radzi. O kurczę, lubię ten poziom. Nawet lubię. Ale fajnie oni wyglądają. Połączenie smurfów i jelonków, nie wiem. Co się dzieje? Ups. Przynajmniej mu ciepło. XD. Dobra. Tutaj będzie jedna taka niefajna minigierka, ale to nieważne. 3 orby i 400 diamenciorów. Okej. To jest też całkiem prosty poziom, o ile nie pogubię nigdzie diamenciorów. To będzie źle. Hej, Spyro! Przyszedłeś na imprezę? No cóż, została odwołana, bo durne skałołupki aktywowały wulkan. Skałołupki! Kekam z tych polskich nazw. Niech sobie będą. Ja tam się śmieję. W sumie. O Jezu, to ja źle zrobiłem. A! Źle zrobiłem, powinienem tak tutaj sobie wskoczyć. Tyk. Dwa wazony, te dwa dzbany. Dyszka na sam start. Okej, okay, tutaj po lewej nic takiego nie widzę. Widzę... A nie, to... o Jezu, to są czerwone te. To świecidełka, myślałem, że... Au. Że są czerwonymi diamentami. No i dobra, musimy tych wielkich ludów popychać. A ty co robisz? O, te dzbanie. No. No. Tych wielkich kamiennych... typków olbrzymów musimy popychać na te X-y, ponieważ właśnie o te postacie, nasze kochane NPC-ki będą nam pomagały w tym, żeby ich zabić. Okej. Tutaj właśnie diaksy były, o czym zazwyczaj zapominałem. O. No muzyka zremasterowana nie jest taka zła. Słyszę takie au, rau. Wow, to było też w oryginale. Dobra, ty sobie z kolego skacz. Ślimaczek już się ponownie pojawił. No. Z pan mi będzie uciekał. No. Nie denerwuj mnie. Oni w oryginale chyba tak nie uciekali. Aż sam nie wiem. I tu jest drabinka pierwsza. O, No, no, Spyro. Jak się schodziło? Okej, okay, nawet ja sam nie wiem, jak ja to zrobiłem. Nieważne. Żebym tu nie przegapił nigdzie, gdzie co jest. Wiem, że mini gra z łowcą, czyli z hunterem, gdzieś tutaj niedaleko jest. Muszę wiedzieć, gdzie. Oczywiście. Serio spadłem? Jak? No jak ja spadłem? Dobra, do tyłu. Jeszcze raz. Poprawmy to. Pozbierajmy tam wszystko, błagam. Spyro, nie spadnij. Okej. Okay. Uwaga. Szkoda, że mi to na główkę nie może spaść. O, taki... I z tej strony to już... O, podpal się. I z tej strony to już chyba będzie wszystko. O kurde, ile polazło tych diaksów. Okej. Okay. No już mamy 155. Wow, ładnie. Nawet nie sądziłem, że tak szybko pozbieram. I tutaj. W prawo tutaj chyba... Nie mogę. Dobra, upewniam się, bo już nie pamiętam znowu, tak jak w lutym, jak nagrywałem, nie pamiętam drogi do Huntera. Naprawdę. I... Pum.
Nie oberwać, okej. Kurde, nie da się oberwać tym kielichem. O ty cypanie. A, masz za swoje. Też tu dookoła. Chodź. Aj, tu musiało boleć. Ale fajne są te animacje. Kurczę. Mnie się podoba, jakby to ktoś powiedział. Okej, czy tutaj wszystko? Tu jedynka. Okej, wydaje się, że wszystko. Czy stąd nie zostanę jakoś zaprowadzony nie wiadomo gdzie? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Dobra. To możemy iść dalej. A ty sobie tańcz, bro. Ty się tak nie ciesz. O. O, jaki fajny masażek po pleckach, po karku. Dobra, tutaj. No wszyscy sobie tańczą, jak się odjaśnie. Okej, byleby nie wypaść. Co za dzbany. Dobra. Wydaje mi się, że... Wait. A tutaj co jest? A, to tylko ich taki emblemat. Okej. Gdzie tutaj było wejście do pana Huntera? Wydawało mi się, że gdzieś jest. No nic, poszukamy potem. Tutaj w prawo tak, 3 żyćka, to się bardzo przyda. Nie są jakoś skitrane, nie wiadomo jak. Nam. Sparksu zjadł naraz. O ty. I to kolejne żyćko, pięknie. Jak tam do pana Huntera się dostać? Sam nie wiem. Mój wierny klient, witam! O Jezu, znowu ty. Linda w kolejnym pokoju zabierze cię do wulkanu. Pozwolę ci wielokrotnie z niej skorzystać, jeśli zapłacisz mi jednorazowo... symboliczne mało. Parę klejnotów. Parę. No dobra, świetnie 200. Świetnie robi się z tobą interesy. Wejdź na windę, a ona zabierze cię na sam dół. Jeśli zechcesz wrócić, stań na niej ponownie. Okej. Nie ma problema, stary. Tylko, że tutaj chyba już do Huntera nie wrócę. Bo Hunter gdzieś indziej miał to. Kurde. Gdzie on miał tą swoją minigrę? O mój Boże, czy ja to znalazłem? Serio, to tutaj. No tak, ej, to już ją zrobię, żeby mieć z głowy. Autentico. Ale jajca. Taki lód tutaj jest w środku. Oj, dwa orby. No dobra, ale zrobię, żeby mieć z głowy. Faktycznie. I tu w środku nic więcej nie będzie. Hej Spyro, patrzcie jaką fajną jaskinię znalazłem. Zagrajmy no fajna. W grę. Co jakiś czas z ziemi wyskakują drobne kryształowe śnieżynki. Kto pierwszy zbierze ich 10, wygrywa. Luz. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Chyba drugi etap będzie trudniejszy z nim. A ty dzbanie. To bo będzie więcej do zbierania, ale wzrośnie poziom trudności zdecydowanie. A jeszcze jedno. Pierwszy. Dobra, udało się. Dobra, wygrałeś. Kula jest twoja. Daj mi to. Daj mi tę kulę, człowieku. Nie będę cię o to prosił. Jeśli znów mnie pokonasz, to dam ci kolejną kulę. Tym razem zgarniamy po 15. Co ty na to? Luz. Złodziejaszek, dostałem osiągnięcie, bo zabrałem Hunterowi. O ty! Dobra. Dzbanie!
dobiegłem. No nie! O kurde. I to nie będzie takie łatwe. Dobra, moje. 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 Czekam na coś po tej stronie. Dobra. A szybciej, szybciej po tej stronie. Dobra, dobra. No Spyro! Czemu ty mu skaczesz po głowie? Dobra, to będzie moje. Jeszcze jedno. Dajcie mi jedno. Dobra, Jezu, już przestałem o to, że nie wygram. O kurde. Tymczasem bierz kulę. Zasłużyłeś na nią. Dankę. Już naprawdę się srałem o to, że nie zdobędę. Ale jednak. 40 orbów, 40 kul już mamy. Ile już procent gry w ogóle? 58. Wow. Wow. No okej, czyli już... O Jezu, gdzie poleciałem? Pyk. Dobra. W sumie nigdzie źle. Jest dobrze. Mam nadzieję też, że żadnych diamencików nie pogubiłem. Pyk. Pyk. Bo my musimy teraz skoczyć sobie tu. Jezu, ta kamera. Okej. Okay. Teraz tylko na dół i będzie sam krater. Ale nie chce mi się tu stać. Sorry. Czy tam nie przygniecie? Czy jestem ciekaw? A, dobra, takie buty. okej, okay, sytuacja wygląda o tak. Mhm, czyli muszę się, jak pamiętam, powspinać na górę. Jeszcze będę miał jedną minigierkę. Mam nadzieję, że tutaj wspinanie nie jest takim problemem. Muszę tu uważać. Bardziej tu w górę. No, zaczepia się dobrze, Spyro. Okej, okay, zero problemów. Haha, jestem w tym dobry. Dzięki za zakorkowanie wulkanu, Spyro. Zaczynało się tu robić zdecydowanie za gorąco. A przy okazji, weź talizman. Trzymałem go z myślą o imprezie, ale tobie bardziej się należy. No pewnie, że mi się należy, panie Bippo. Dostaliśmy taki mini wulkan, dziwnie to wygląda, ale no nie narzekam. Dobra, hajsy są. Jeszcze tutaj została nam jedna minigierka. Mówiłem, że w miarę taki krótki poziomik, no prawie 15 minut, ale nie ma z tym problemu. Hej, Spyro! Trafiłeś w sam raz na imprezę. To znaczy trafiłbyś, gdyby lawostwory nie ukradły nam czapeczek. Imprezowanie bez czapeczek to nie to samo. Wiem. Zastrzel lawostwory. 5 gwiazdek. Okej, okay, o Jezu, jak one wyglądają. One tak wyglądają. A tutaj nic nie mogę zrobić? Tutaj niczego nie będzie na szczycie? Nie. Spyro. Leć. A, no tak. Muszę z tych korzystać. Okej. Okay. Czyli mogę tylko takich zabijać. No. I szybki zawrót. Dobra, ja sobie tutaj wezmę znowu tego power-upa. Tu, tu. Wazonik kolejny. Okej, okay. Na dole jest wciąż. Kurde, ich jest za dużo tu. Super, naprawdę nie wziąłem. Tak. Jeszcze ich 6 zostało. Okej.
Nie jest aż tak trudno. What the fuck? Jak ja to zrobiłem, nie wiem. Ja myślałem, że w lawie wylądowałem w tym kanaliku. Dobrze, wezmę sobie parapa znowu. To ja tutaj dzbanie na samej górze. Pyk. O mój Boże. Dobra, parap, znaczy kulki. O mój Boże. Dobra. Dzbany na samym dole. Od razu zbierajmy. I ten jeden. Pyk. Wszystkie. Dzięki, Spyro. Uratowałeś imprezę. Masz. Znalazłem to wśród serowych kulek. Serowych kulek? Zęba. Serowych kulek, kurde. No dobrze, dostaliśmy ostatni orb w tej planszy. Już tylko nam zostało pozbierać diaksy. Bo tutaj jest... Jeszcze gdzieś indziej ta dycha. Gdzie może ona być? Gdzieś tam pokazuje mi Sparks. Jest dycha. Haha. Cały poziom zrobiony. Fenomenalnie. Akurat w jakieś takie 16 minut około. 17. I zostaje nam Shady Oasis. Biedactwo. Ale masz czapkę. No. Myślałem, że czepeczkę sobie zabierzesz, XD. Dobra, wracamy do jesiennych równin. No naprawdę, dla mnie strasznie szybko to wszystko idzie. W sensie, ja nie narzekam. Ja robię to wszystko swoim tempem, czyli w miarę szybkim. Ale jest super. Jest super. Zaraz zapominam o tych kontrolsach, że sobie mogę i tak dalej. Dobrze, jeszcze to Shady Oasis nam zostało. A jak to po polsku się nazywa? Jak to po polskiemu? Daj mi to. Zacieniona oaza. O, Shady Oasis. No, to jest ta polska dobra nazwa. Shady Oasis. 3500. Tutaj nie zrobimy całego poziomu od razu, ponieważ tak jak mówiłem, potrzebujemy umiejętności jeszcze kolejnej, którą zdobędziemy w trzecim świecie, a to jest podbicie do góry, naciśnięcie trójkąta na padzie i rozwalenie skały tak w dół. Ne. No. Zjesz to? No to fajnie zrobili. To jest właśnie motyw tej planszy, że nasz kochany kolega, jak zje coś, to jest gruby. 2 orby i 400. Okej. To nie będzie problemów. Chodź. Spyro, wspaniale, że jesteś! Próbuję zdobyć jedną z jagód z tego krzewu, ale wygląda na to, że jestem za słaby. Jesteś. Jeśli zaszarżujesz albo zioniesz ogniem, może spadnie choć jedna jagoda. Może. Żryj to. Promowanie dobrego jedzenia. O, jaki grubas. Pum, rozwalił. O, on rozwalił od razu wroga. Co za cwaniak. Fajny. Już mi się to podoba. W ogóle ta plansza, jak widzicie mapkę, wygląda trochę jak drzewo. Zawsze mi się to kojarzyło. Że to tak jakoś śmiesznie wygląda. Ale ładnie wygląda. O kurde. Pięknie wygląda ta plansza. Dobra, tego pawia, czy co to jest, kuropatwę, nie wiem, zjemy dla Sparksa. Sparks, no, miałeś to zjeść. A tu skoczyć nie mogę. Okej, okay, tu, wszystko jest tutaj. Okej. Tutaj sporo diaksów będzie. Wskoczę tędy, nie, ale zobaczmy. Okej. A jeszcze tu. Ja chciałem już iść, no. Sobie nie wybaczył, jakbym przegapił jeszcze więcej tych diaksów. Hops. Tu schodki na górę, ale... Aha, tutaj. Pyk. No i to jest cała plansza w całej pełnej okazałości. My musimy tak naprawdę dookoła iść.
tego głównego holu, co widzicie na dole po lewej w minimapce. No właśnie to jest zawsze taka zasada Spyro. Ej, jak? A, dobra, ja nie oberwałem, okej. Okay. Ja mu tarczę tylko zbiłem. Wskoczę na górę i zdejmę dla ciebie. Ops. Żryj to. Czy ty mnie popchniesz? O nie, gruba z we mnie wbieguje. Ej, ja oberwałem. A już myślałem, miałem nadzieję, że jakieś osiągnięcie będzie za to. a tu jest powrót na... Ty dzbanie! Dobra, najpierw tych wszystkich pokonajmy. Jaki śmieszny dźwięk. Okej, tutaj znowu musisz to rozwalić, a ja dookoła... Tak. To mogę już lecieć. Bum! O, ledwo. Ty jak się tu dostałeś, typie? Aż sam nie wiem. Jesz? Jesz. Smacznego. Dobra. Pyk. 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 Okej. Okay. Już możesz sobie iść spokojnie. Czy ta kuropatwa zrobiła coś w stylu? Nieważne. Idziemy razem z tobą. Pu, 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 pu. Bum. I tu już nic nie ma. O ty dzbanku. Jak coś mnie trafił. Ja byłem odwrócony, a... O. Ja byłem odwrócony, a ty co? Kurde, chciałem być w końcu tym trafionym. Ej, stary, idziesz? Chciałem do ciebie podejść. A, musiałem do ciebie podejść, lol. Czemu ty tak dookoła idziesz? Oni się razem nie biją. On ma go gdzieś. Dobra, dobra. A on już poszedł, lol. O, jak ominąłem. No i tam jest ta mini gra, co będę potrzebował, niestety. Co niestety będę potrzebował tej umiejętności dodatkowej. A tutaj właśnie to tak zrobimy. Jep. My sobie zbierajmy, niech on będzie gruby. O, jaki dobry kill. Oj, tego potrzebowałem. Nie wpadnij we mnie. Tutaj. No i tak sporo uzbieraliśmy już. O matko, no to jest faktycznie sporo. I jest koniec poziomu. Na samej górze jesteśmy. Siema. Dziękuję za pomoc w dostaniu się do krzaku giganta. Teraz możemy jeść jagody cały czas. Proszę, weź to. To prezent od wszystkich hipciów. Hipciów. Drzewko? A nie, o Jezu, magiczny wazon. Magiczny dzban. Daj mnie to. Daj jedno. Suchutko. Czy to jest osiągnięcie za zawalnięcie w drzewo, czy za co? O Jezu, Jezu, jeszcze ten wazon. Grr. Gardzę tym wazonem. A ty co chcesz? Spyro, trzech złodziei ukradło nasze magiczne mosiężne lampy. Odzyskaj je, zanim znikną z zacienionej oazy. Dobra, złap cwanych złodziei. Okej, on jest tutaj na środku poziomu. Tutaj ten wiem gdzie. Ten to... Aha. Okej, będziemy sobie jeszcze się tak bawić z nimi. Pyk. Mogę sobie tak pływać po tej lawie. Czy tutaj niczego więcej nie ma? Nie. Co to jest? What the fuck, za takie bąbelki? O, i tu będę potrzebował tej umiejętności, bo po prostu tego jeszcze nie mogę, nie umiem. Chodź, wazonie. Gdzie teraz będziesz? O, gdzie ty teraz będziesz? I to jest dobre pytanie. Tutaj. A ty tam jesteś. Dobra, ale jeszcze nie. Spyro, moi bracia są... Tak. Umiejętności jakieś tam, jakkolwiek się ona nazywa. Jeszcze nie umiem, więc sorry, bro. Chodź tu dzbanie.
Kurde! Dobra, jest. Daj mi ten wazon, człowieku. I ten wazon z znakiem zapytania jeszcze. Ile mi brakuje? No, 317. Coś mi się wydaje, jakby faktycznie mi brakowało jeszcze. Ale tak, z tego wazonu. Przecież, że. Pyk! I ten wazon będzie gdzieś bliżej. Okej. Okay. A tu jest taka jedynka. Ej, widzę ją. O! Chodź tu, jedynko głupia. A i tam jeszcze jest ten skrzynka. Oj, oj. A jak to rozwalić? Wait, what the fuck? A, ty jeszcze tu przecież jesteś. No chyba sobie ktoś jaje robi. Daj mi skoczyć tam. Gro, halo. No. O, jak ty się ganiasz? Dobra, mam cię gdzieś. Tu są wazony, tak myślałem. I fajerwerek, dobra. Wszystko się zgadza, tak jak myślałem. A tak to wszystko. Si. O kurde, ile piątaków. I wazon na początku, jeszcze jeden zban będzie z wazonem. I będzie koniec. To ile nam oficjalnie brakuje? 20 równo. Czyli w tej skrzynce, co jest na środku. Dobra. Więc daj mi, ty człowieku, jeszcze ten wazon i kończymy ten poziom jak na razie, bo zostanie ten z uratowaniem braćmi właśnie. Jak będę miał tę umiejętność jedną. Tu czysto. Gdzieś ty będziesz na następnym rondzie chyba. Pyk. Nie! Nie tutaj? Tutaj chyba, tu. O ty. Czy on serio będzie aż tak się ganiał? No. To przecież jest easy do zrobienia. Tutaj! Jest! Jest! Dobra, zrobiona dy. Dziękuję za odzyskanie trzech magicznych lamp. Przyjmij tę kulę. Zostawiła mi ją wróżka, ale ten blask jest jakiś dziwny. A mi się podoba. Bo jest to moja kula. Uhu! Nice. 42. Do domu. Wrócimy tu jeszcze. Fuck yeah. Dobra. Prawie pół godziny odcinka. O, jeszcze właśnie cutscenka. No co, już nie macie żarcia? To dlatego, bo ten wszystko zjadł, kurczę. Ten hiptuś. Hipuś, hipopotam. No kurde, cwaniaczek. Dobra, słuchajcie, ludziska, jeżeli ten odcinek wam się podobał, łapeczka, komentarzyk, oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem. I to w sumie tyle. To już zostały nam dwa poziomy tutaj do zrobienia ostatnie. Speedway i kamienny poziom, do którego będziemy wracać w następnym odcinku. Już raczej wkraczamy do trzeciego świata. Tego ostatniego, krótszego. Tak więc za niedługo powoli będzie koniec gry. No i cóż, to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej!